Niedzielę 18 czerwca 2017 roku na ulicach Stalowej Woli rywalizowali ze sobą uczestnicy kolejnej edycji rajdu Lasowiak. Zawodnicy wzięli udział w trzech próbach sportowych. Rajd Lasowiak to jedna z imprez organizowanych przez Automobil Klub Stalowa Wola dla adeptów sportów samochodowych i miłośników sportów motorowych. W tym roku zmagania ulicami naszego miasta odbywały się już po raz 12. W imprezie mogli brać udział wszyscy ci, którzy posiadają ważne prawo jazdy kategorii B i dysponują zarejestrowanym samochodem z ważnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem OC. Udział w imprezie to świetny sposób, by przetestować swoje możliwości, a także doskonalić swoją technikę jazdy w odpowiednich warunkach, bez stwarzania niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu. W niedzielę wystartowały w sumie 34 załogi z całej Polski. Nie zabrakło również reprezentantów Automobil Klubu Stalowa Wola. Uczestnicy rywalizowali w kilku klasach. Zarówno start, jak i meta zawodów wyznaczone były na placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury. Dwie próby odbywały się na terenach huty. Najbardziej widowiskowa część zmagań, która corocznie przyciąga rzesze kibiców, została rozegrana pod wiaduktem w ciągu ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Rajd stanowił jedną z rund Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w konkursowej jeździe samochodem. Mm-hmm.